Tutaj już nie ma sentymentów żadnych, bo po prostu kto przegrywa, ten im się nie liczy. System rozgrywek w tych czasach, kiedy ja grałem, był zupełnie inny. Po prostu grało się mecz i rewanż i na tym był koniec. Dopiero potem, z biegiem czasu, ta forma się zmieniała. Jeśli chodzi o play-offy, to prowadziłem drużynę już w play-offach, ale jako trener. Śląsk akurat tu jest uprzywilejowany tym, że za każdym razem aż do finału, prawda, będzie grał pierwsze mecze u siebie. I to jest bardzo ważne, ponieważ jak się wygrywa wszystkie mecze u siebie, no to się awansuje dalej. Play-off to jest gra po prostu, która jest zupełnie inna aniżeli normalne rozgrywki, mecze, rundy, mecz i rewanż. To się rządzi innymi prawami. Oni po prostu muszą zdawać sobie sprawę, zawodnicy i trenerzy muszą zdawać sobie z tego sprawę, że dla nich to jest być albo nie być. Ta pierwsza runda ze startem, to Lublin to akurat może przejść łatwo, ale jak już się do czwórki wchodzi i tam będą na pewno już cztery drużyny, która każda z nich będzie miała szansę na awans, to już rozpocznie się prawdziwa. Tu maksymalnie muszą grać zespoły, które mają możliwości finansowe, żeby grać w ekstraklasie. I mi się wydaje, że tutaj jeśli chodzi o te rozgrywki pierwszej ligi, to tutaj będą się liczyły zespoły Śląska, Kutna, Torunia i chyba Toruń. Jeszcze obok meczu się przychodzi, bo się wygrywa bardzo łatwo. Na drugi mecz to nastawienie jest zupełnie inne. I tu w fazie play-off już po prostu do każdego trzeba meczu podchodzić maksymalnie skoncentrowanie. Ja sobie przypominam jeden taki mecz, gdzieśmy w półfinale grali z Anwilem. Ja jako trener już, gdzieśmy w hali, to była hala ludowa, w tej chwili jest hala stulecia, gdzieśmy wygrali 35 punktów, natomiast w drugim meczu żeśmy polegli. Uważam, że w przekroju całego sezonu oni najbardziej zasłużyli na to, żeby awansować do ekstraklasy.